Witam Was, kochane dziewczynki i kochani chłopcy, bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że cieszycie się, że przez najbliższe 7 dni codziennie będzie się pojawiał nowy filmik, czyli jeden dzień, jeden nowy filmik. Mam nadzieję, że się cieszycie, że te filmiki będą dla Was ciekawe i że z wielką radością będziecie na nie czekać. Dzisiaj jest trzeci dzień i stwierdziłam, że jest to idealny moment na to, żeby pokazać Wam moje typy, jeżeli chodzi o pomadki, na sezon wiosna-lato. Dla mnie wiosna jest takim bardzo, bardzo wesołym okresem w roku, wszystko się budzi, krzaczki i drzewka są znowu zielone, ptaszki śpiewają i moim zdaniem jest to idealny moment na to, żeby poeksperymentować z takimi szalonymi, odważnymi, ześwirowanymi kolorami pomadek. Oczywiście ja najbardziej lubię pomadki czerwone, jak zresztą widać, i od takich właśnie czerwieni z domieszką pomarańczy zacznę. Pierwsza pomadka, którą Wam pokażę, jest to pomadka MAC z linii limitowanej z zeszłego roku Wonder Woman. Ja wszystkie pomadki z tej serii Wonder Woman kupiłam na Allegro za 24,99 zł. Cena jest to bardzo korzystna, ponieważ każda pomadka z MAC kosztuje 80 zł, więc ta cena naprawdę, naprawdę jest ok i do zaakceptowania. Jak widzicie, kolor piękny, taki pomarańcz z domieszką czerwieni, bądź na odwrót. Jest to odcień Bright Pink, no pink jak nic. Bardzo ją polecam. Jeżeli chodzi o właściwości, to długo utrzymuje się na ustach, nie wysusza tych ust i nie widać w ogóle suchych skórek, więc jest to idealna pomadka dla takich niezdyscyplinowanych osób w kwestii pielęgnacji ust, jak ja. Bardzo, bardzo polecam. Oczywiście, no, nie mogłoby w tym filmiku zabraknąć mojej ulubionej pomadki, za którą po prostu szaleję. Jest to najlepsza pomadka, używam jej od roku i na pewno jak mi się skończy i jeżeli będzie dostępna, na pewno ją kupię. Jest to Lancome z serii Absol Rouge w odcień 134, tak prezentuje się mu na ręce, też jest bardzo, bardzo podobna. Z tym, że jest to pomadka, która utrzymuje się do 6 godzin w stanie niezmienionym, nie rozmazuje się, można spokojnie jeść, pić. Najlepsza pomadka, naprawdę piękny, intensywny odcień. Natomiast jeżeli ktoś z Was chciałby kupić pierwszą swoją taką czerwono-pomarańczową szminkę i nie wie, jak w tej szmince będzie się czuć, bo może być tak, że stwierdzicie, że jednak wolicie siebie w takich ustach naturalnych, jakichś różowych czy takich beżowych, takich bardziej nude, wtedy lepiej kupić tańszą szminkę, bo jeżeli wydamy na nią 10 zł, no to nie będzie aż nam tak tej kasy szkoda. I dla tych z Was bardzo polecam szminkę z NYX w odcieniu 643 Fem. Ja już Wam ją pokazywałam w zeszłym roku, kupiłam ją w grudniu i bardzo, bardzo ją lubię. Tak wygląda. Jest to ten trzeci kolor. Jest bardzo fajna, nie utrzymuje się tak długo, ale do godziny spokojnie jest wytrzyma. No i przede wszystkim na Allegro jest dostępna za 11 zł. Ja ją kupiłam od użytkownika Boutique UK. Natomiast jeżeli boicie się trochę takich kolorów właśnie ostro czerwonych czy pomarańczowych, ale jednak chciałybyście na wiosnę coś zmienić w swoim wyglądzie i właśnie z jakiejś pomadki nude czy takiej jasnej różowej przenieść się na taką trochę bardziej intensywną, polecam Wam kolor, który już wiele razy Wam pokazywałam. Jest to szminka Astor, odcień 022 Caribbean. Tak on wygląda. Jak widzicie, jest to nadal taka trochę czerwona szminka, ale ona na ustach jest trochę, dużo bardziej transparentna i ten kolor czerwony widać, ale jest on taki delikatny i taki troszkę bardziej zgaszony. Te pomadki możecie dostać w Superfarm i w Rossmanach za około 20 zł, natomiast ja wczoraj je oglądałam na Allegro za 4,99 zł, z przesyłką wchodzi jakieś 13 zł, więc też koszt nie jest duży, wystarczy tylko poszukać. To będą te wszystkie szminki, które Wam pokazywałam w odcieniach właśnie takich czerwono-pomarańczowych. Tak wszystkie razem wyglądają. Teraz czas na pomadki bardziej różowe. Ja naprawdę rozumiem, że niektórzy z Was tych pomadek czerwonych nie lubią. Są też takie zawody, w których no tak za bardzo nie można na co dzień pokazywać się właśnie w takich jaskrawych pomadkach. Na przykład, nie wiem, jeżeli pracujecie w banku czy w obsłudze klienta, to Wasz look musi być taki stonowany, zdyscyplinowany, naturalny i nie może na przykład sobie pozwolić na pomarańczowe usta. Często też pytacie się mnie, jaka jest moja ulubiona pomadka, która najbardziej jest dopasowana do mojego koloru ust. I to jest właśnie pomadka w takim odcieniu takiego brudnego różu. Jest to pomadka z Maybelline w odcieniu 210 That's Moavi. Tutaj macie swatch tej pomadki. Widzicie taki róż z lekką domieszką fioletu, ale nadal bardzo naturalny. Jest to najbardziej zbliżony kolor szminki w porównaniu do moich ust. Ładnie się utrzymuje. W ogóle ja te szminki z Maybelline bardzo lubię. Bardzo fajna relacja ceny do jakości. Kosztują 16-17 zł i naprawdę są bardzo dobre. Są to pomadki z serii Hydra Extreme z koleganem, bogaty kolor i głębokie nawilżenie ust. I faktycznie te usta są nawilżone, ja ją sobie w ciągu dnia pomaluję 2-3 razy i tak przez cały dzień wygląda bardzo, bardzo fajnie. Natomiast jeżeli szukacie czegoś jednak
co by było w takiej tonacji trochę bardziej różowej niż fioletowej. Tutaj znowu pokażę Wam pomadkę z serii Wonder Woman w odcieniu Dare You. Ona jest troszkę bardziej różowa, tutaj jest, ale nadal jest to taki codzienny, ładny, naturalny odcień. Również ładnie się utrzymuje, zresztą tak samo jak ta pomadka, bo to są z tej samej serii o tym samym wykończeniu. A dla tych z Was, które chciałyby troszkę bardziej poszaleć z fioletem, oczywiście dla tych z Was polecę moją jedną z ulubionych szminek z drogerii, czyli pomadkę Rimmel w odcieniu 180 Vintage Pink. Jest to tutaj ta przedostatnia, trochę bardziej fioletowa, ale nadal nadaje się super, super na co dzień. Natomiast jeszcze mam jedną szminkę, którą bardzo, bardzo serdecznie Wam polecę. Jest to również szminka z tej serii Hydro Extreme z kolagenem z Maybelline, więc również kosztuje 16-17 zł, ale kolor już jest zdecydowanie bardziej szalony. Jest to ten odcień tutaj na końcu. Nie, chyba jednak lepiej tak. Jest to taki odcień fuksjowy, no jak zresztą widać, szalony, żywy, intensywny róż. A odcień to fuksja 163. Tą pomadkę też bardzo polecam, z tym, że do tej pomadki trzeba mieć białe zęby. Jeżeli ja ją mam na sobie, to tak czuję się no dość mało komfortowo, więc najbardziej ją polecam dla dziewczyn, które mają śnieżno-biały uśmiech bądź wybielane zęby i mogą sobie na taką pomadkę pozwolić. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i mam nadzieję, że choć jedna z Was po obejrzeniu tego filmiku stwierdzi, a może warto by spróbować takiego fajnego, jaskrawego, odważnego koloru. I co? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się jutro w kolejnym filmiku. Pa, pa!